Gmina miasta Tarnowa otrzyma prawie 32 miliony złotych odszkodowania za szkody poniesione wskutek zmowy przetargowej, do jakiej doszło w 2010 roku. Chodzi o budowę tak zwanego łącznika autostradowego. W efekcie mediacji zawarto ugodę, na mocy której pozwana firma Strabag w Pruszkowie oraz Mota Engil Central Europe w Krakowie zapłacą gminie miasta Tarnowa odszkodowanie w terminie do 6 stycznia 2017 roku. Proces cywilny w ten sposób się zakończył. Natomiast toczy się proces karny i wobec osób, które są oskarżone, i podmiotów, które uczestniczyły w tej sprawie, my mamy, tak jak powiedziałem, jeszcze roszczenia, które są aktualne i które są wniesione wobec tych osób i instytucji. Kwota roszczenia była na około 39 milionów. My otrzymujemy około 32 milionów złotych i kwota wpływu tej gotówki została w ugodzie określona. To będzie, przypomnę, 6 stycznia 2017 roku. Natomiast wobec pozostałych mamy roszczenia przekraczające 10 milionów złotych, ale to są jeszcze przyszłe zdarzenia, również uzależnione od postępowania przed sądem karnym. Dodatkowe pieniądze na pewno pomogą miastu w realizacji inwestycji planowanych na 2017 rok. Te środki wspomagają nasz budżet, nasze miasto. Mam nadzieję, że pomogą wykonać zaplanowane wielkie inwestycje, przebudowę hali Jaskółka, rozwinięcie układu komunikacyjnego. Mówimy o przebudowie ulicy Elektrycznej, Spokojnej. W każdej z tych inwestycji mamy wkład własny, niezależnie od środków europejskich. Bardzo chcemy poprawić nie tylko obiekty sportowe, ale również wspomóc instytucje kultury, rozwinąć tereny rekreacyjne, podnieść jakość życia. Cała lista tych zadań inwestycyjnych jest bardzo długa. Trudno wskazać jedno, bo nie da się przypisać konkretnej gotówki do konkretnego zadania, ale w mojej ocenie to odszkodowanie bardzo poprawi kondycję miasta i umożliwi szereg nowych inwestycji. 30 listopada Sąd Okręgowy w Krakowie zatwierdził ugodę, nadając jej klauzulę wykonalności. Za nami ostatni dzień piątej edycji kampanii Biała Wstążka w Tarnowie. Warsztaty, dyżury psychologa czy prawnika, a także happening. To wszystko działo się w mieście na przestrzeni ostatniego tygodnia. Tegoroczna edycja naszej kampanii była dedykowana przemocy względem osób starszych, względem osób zależnych. I tutaj wszystkie zadania, które zrealizowaliśmy, zarówno prowadzone przez pracowników socjalnych, jak i przez psychologa, które były realizowane w formie warsztatów z osobami starszymi, z uczestnikami MCAS-ów, klubów seniora, wydaje mi się, że zostały dobrze zrealizowane, a co przede wszystkim spotkały się z ciepłym przyjęciem i bardzo chętnie osoby w nich uczestniczyły. Realizowaliśmy spotkania warsztatowe z seniorami, jak i z młodzieżą. Były one realizowane już od samego początku listopada, ale również realizowaliśmy, tak jak chociażby w dniu wczorajszym, happening na ulicach naszego miasta. Organizowaliśmy turniej siatkarski, też bardzo fajnie wszystko się udało. Także myślę, że to spektrum jest na tyle szerokie, że udało nam się trafić do bardzo szerokiego grona odbiorców. Na zakończenie została konferencja pod nazwą Przemoc wobec osób starszych w sali lustrzanej w Tarnowie. Będziemy mieli możliwość poznać nowe metody pracy, nowe metody rozwiązywania problemów, ale także będziemy mogli się wymienić doświadczeniami. Fajnie, bo te doświadczenia będą z terenu całego kraju i to będzie moment, żeby spotkać się z różnymi metodami pracy. Przypomnijmy, że twarzą tegorocznej edycji był Marcin Kwaśny, aktor teatralny i filmowy urodzony w Tarnowie. Gmina Lisia Góra otrzymała nagrodę od Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski za aktywną budowę chodników. Jak się okazuje, w 2015 roku gmina Lisia Góra wybudowała ich najwięcej w Małopolsce w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Nagrodą była platynowa płyta chodnikowa w ramach 8. konkursu imienia Grzegorza Stecha pod nazwą Bezpieczne drogi w Małopolsce, budujmy chodniki i ścieżki rowerowe. Zostaliśmy nagrodzeni jako gmina za 2015 rok. W całym województwie małopolskim to w gminie Lisia Góra wybudowano najwięcej chodników w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję wszystkim za pomoc, radnym, całemu zespołowi pracowników i myślę, że naprawdę zwiększenie ilości tych chodników jest widoczne na terenie gminy i mieszkańcy to odczuwają, ponieważ ich bezpieczeństwo funkcjonowania systematycznie się zwiększa.
Przypomnijmy, że wójt gminy Lysia Góra Arkadiusz Mikuła kolejny raz uhonorowany został także witosowym kapeluszem. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom za głosy, bo to dzięki tym głosom miałem ten wielki zaszczyt. Rzeczywiście zawiśnie oprócz kapeluszu ubiegłorocznego i mi pozostaje tylko tyle obiecać, że na kolejny rok przepracuję w taki sposób, aby być może udało się otrzymać kolejną nagrodę od mieszkańców. Witosowe kapelusze przyznawane są laureatom plebiscytu na najpopularniejszego wójta w województwie małopolskim. Siatkarki grupy Azoty PWSZ Tarnów podejmą na własnej hali drużynę Radomka Radom. To ostatnia ekipa w tabeli piątej grupy drugiej Ligi Kobiet. Ostatnio rozprawiła się z nimi szóstka Mielec, która pokonała zespół z Radomia 3-0. W tym sezonie najbliższe rywalki tarnowskiej drużyny wygrały zaledwie 2 sety na 21 przegranych. Ekipa z Tarnowa wygrała ostatnio z Mosirem Jasło 3-0. W tabeli podopieczne Michała Betlei plasują się na czwartym miejscu, a do liderującej szóstki Mielec tracą 4 punkty. Początek meczu na hali państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie o godzinie 18. Szczypiorniści SPR-u PWSZ Tarnów podejmą na własnej hali KSZO Odlewnia Ostrowiec Świętokrzyski. To dziewiąta drużyna w tabeli grupy B pierwszej ligi mężczyzn. Tarnowianie w ostatnim meczu przegrali z Moto Jelczoława 29-34. W tabeli SPR z 9 punktami plasuje się na 11 miejscu. Liderem jest Olimpia Piekary Śląskie. Początek meczu na hali państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie wyjątkowo o godzinie 16.